Witamy. Oblatujemy Blajkopy. Zobaczcie. Takie sztuki. Tu jest Krymeczek. Samo. Jeden nam zginął. Syna klatkę nie zamknął wczoraj. Wyskoczył jeden i poszedł. Jeden tipler też nam zginął, czarny. I ciemny jeszcze zginął jeden. Ale tu przez tego jastrzębia tutaj przelatuje jastrząb, zrywają się i... Dlatego tak jest. Fajny targ był w Zwoleniu. Porozmawiałem tam z ludźmi paroma. Pozdrawiam. Trochę kupiliśmy. Ale jak zwykle, więcej wydatków, ale miło, fajnie było. No, ten może krymek się oblata, tamten był starszy. Lubię te żółte krymki, no ale teraz muszę znowu dokupić. Nie wiem, co to będzie, samica czy samiec, będę musiał znowu dokupić. Wypuściłem wczoraj ten pan, co nam dał parę sztuk, wypuściłem od razu z klatki. To powracały. A mówię, to już niech sobie siedzą, do ganiania będzie w zimę. Od jastrzębia to co to? No tutaj taki, nie wiem, co to też jest, chyba blajkop, co to jest, cholera go wie. No takie coś. Mieszane coś, nie wiem. Ale mądry gołąb, które mnie nie było cały dzień. Przyjeżdżam, patrzę, a on siedzi. Też przyszedł taki ala sporcik, coś takiego. Ja go pokażę, gdzieś z drugiej strony chyba jest. Ja powiem wam bardzo gorąco, pokażemy z tyłu, może będzie siedział. O, tutaj jest piękna sztuka. Ładny gołąbek, naprawdę. Ja lubię te. O, tu sobie siedzi następny. Potem na białym ogonie. A nie ma tego sporta. Tu sobie siadają, tu mają cień, wiecie. Muszę wziąć się za tą wojlerę wreszcie. Ciekawy jestem, co te ciemne będą potrafić. Niech dobrze się rozchodzą. Niech pochodzą z miesiąc i dopiero wtedy ich... O, jest. Jest ten sporcik. O nim mowa. Też mądry gołąb, mówię, nie było mnie cały dzień wczoraj. Mówię, na pewno połapali ich. A tu Gucio sam przyszedł. Mówię, jak taki mądry jesteś, to sobie zostań. Coś takiego, ciemne lota, ciemny ogon. Wczoraj mieliśmy nagrać, jak kupowałem te kończate, ale żonę trochę tam poprosiłem, żeby poszła. Patrzyła sobie gdzie indziej, bo wiecie, jak to żona by zaraz usłyszała, że tyle płacę. Ale kupiliśmy też parę, to chyba dwa samce będą. Ja tam kolega chciał, też bardzo dobry koleżka chciał tam jednego samca. Będą dwa samce, to jednego mu odsprzedam i tyle. Jest jeszcze kończatych, jest tam jeszcze parę sztuk jeszcze do wyjścia. Teraz jajka mają znowu wszystkie, także będzie ich trochę jeszcze. Ale mówię, za gorąco, żeby to trochę chociaż zbliżyło się. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest wszystko. Wrzuciłem im kukurydzy. Mam tu też taki aparat do ganiania. Jeden perłowy coś mi tak jakoś tak dziób otwiera. Ale patrzyłem, nie ma nic w dziobie, aby mu gorąco. No krymeczek, mam nadzieję, że ten nie zginie. Ładne krymki wam powiem. Ale jeden wczoraj zginął i to jak chodził górą. Się nie spodziewałem. I tak będzie chodził ten krymek.
przyszedł, siadł, chciałem go złapać. Nie wchodził pod kratę, zerwał się i poszedł. Ale łapy to ma. Łatę łapcie. Ja mówię, już sporo tych młodych jest. Naprawdę sporo. Zobaczymy, co te blajkopy będą potrafić. Czy to będzie chodzić górą chociaż? To jest zapytanie. A dzisiaj czterech moich, dwa Budapeszty i dwa Kamczaty, jak poszły, to z godziny ich nie było. Oni sobie chodzą, zbierają. Już zaczynają górą chodzić parę sztuk tych młodych. Ale nie biorę ich na siłę, pochodzą trochę, siadają na budę, by ich nauczyć. O, krymeczek. Musiał zobaczyć, co to jest. Samica czy samczyk, go kupię do pary. Niech sobie para żółtych będzie. Były i czarne. Też mogłem wziąć. Tylko, że miały takie na dziobach, takie czarne troszeczkę. Ładniejsze były, na krótszych dziobach były. Ale już mi nie starczy tego. Żeby nie ten duży ten drugi gołębnik, to gdzie by to włożył? I tu się jeszcze zmieścić, 10 się jeszcze zmieścić. Pasiaty też chodzą. Miłe pasiaki, takie jaśniutkie. To wszystko trzeba rozganiać. Jak to z młodymi. No ciekawy jestem, co te będą potrafić. Są mądre gołębie, jak się już obzwyczają, to naprawdę są mądre gołębie. Ja ich miałem kiedyś, to mi się przyzwyczai, to jest naprawdę mądry gołąbek. Nie wiem, ile ich tych wszystkich jest, 80? Nie wiem nawet. No ale to wiadomo, to się trochę, wiecie, przerzedzi. Pójdą na loty, pójdą tu, pójdą tu. Te ciemne będę musiał przelotować, zobaczyć. Ale to nie mówię, to nie teraz. Co będą potrafić te ciemne. Pasiaty też pójdą perłowe tak samo, ale nie na dużo. 2-3 km, ale to nie teraz. Będą dobrze chodzić wtedy. No, mam nadzieję, że ten krymek nie pójdzie, tak jak tamten wczorajszy. Znaczy, żebym był w domu, to bym go na pewno przypilnował, ale to mnie nie było w domu. Syn zmęczony spał. I ktoś się pocieszył. No i dobra, niech sobie trzyma. Pozdrawiamy.